Dziennik Szuka Żony to popularny polski program randkowy, który powraca tej jesieni z 11. edycją. Co nas w niej czeka? Kogo spotkamy? Kim są uczestnicy? Już tłumaczymy. Oto, co wiemy o tegorocznych rolnikach i rolniczkach. Rolnik Szuka Żony powraca z 11. edycją. Widzowie po raz kolejny będą mogli śledzić losy mieszkańców wsi poszukujących miłości, szczęścia i kogoś, z kim mogliby spędzić resztę życia. Czy to się uda? Tego nie wiemy, ale kilkanaście ślubów i gromadka dzieci dobitnie pokazują, że warto próbować. W 11. W sezonie rolnika udział weźmie 5 rolników, rolnik szuka żony 11, uczestnicy. Oto rolnicy i rolniczki tej edycji. Agata to 57-letnia rolniczka z Mazowsza, która twierdzi, że życie zaczyna się po 50, najlepsze wciąż przed nią i że gdzieś tam czeka na nią ktoś, kto w złe dni przytuli ją i powie, że wszystko będzie dobrze. Wiktoria jest 23-letnią rolniczką z województwa kujawsko-pomorskiego, która do programu przyszła w poszukiwaniu obdarzonego poczuciem humoru, rodzinnego, ciepłego, pomocnego i opiekuńczego partnera na całe życie. Marcin, 38-letni sadownik z Mazowsza, uwielbia życie i pracę na swoim, budowanym od pokoleń gospodarstwie, choć uważa, że byłoby ono jeszcze lepsze, gdyby mógł je dzielić z kobietą o dobrym sercu. Rafał z Mazowsza, 32-letni hodowca papryki, to człowiek, który zasadził już drzewo, wybudował dom, a teraz szuka kogoś, z kim mógłby wspólnie iść przez życie. Sebastian jest 44-letnim kawalerem z Pomorza, który w wieku 22 lat, po śmierci ojca, musiał przejąć wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem dużego gospodarstwa. To pochłonęło cały jego czas, nie miał szansy na znalezienie miłości. Teraz chce to naprawić. Rolnik szuka żony 11, premiera i emisja. Kiedy startuje sezon i o której oglądać odcinki? Rolnik szuka żony zadebiutuje z 11 sezonem już 15 września. Nowe odcinki emitowane będą w każdą niedzielę o godz. 21:20 na kanale TVP1.